Szanowni Państwo, dzisiaj bardzo ważny dzień. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu Stop podwyżkom od lipca. To, Szanowni Państwo, dzieło 140 tysięcy Polaków, którzy podpisali się pod tym projektem i zapewne byłoby ich dużo więcej, ale chcieliśmy jak najszybciej ten projekt złożyć w Sejmie, tak żeby uchronić Polaków przed podwyżkami jeszcze przed 1 lipca. 140 tysięcy podpisów, Szanowni Państwo, zajęło nam to 3 tygodnie, zebranie tych podpisów. A proszę sprawdzić, ile zajęło marszałkowi Hołowni liczenie tych podpisów. Okazuje się, że miesiąc. Przedłużanie tego procesu doprowadziło do tego, że mamy dzisiaj 10-11 lipca i niestety dopiero teraz rozpatrujemy ten projekt. Ale dobrze, że w ogóle on jest i dobrze, że jest jakaś alternatywa dla tych rządowych podwyżek, bo one się po prostu zadziały. Były informacje o tym, że ich nie będzie, będą małe. Są takie, jak przewidywaliśmy. Są 20-procentowe, są wyższe, a z tymi liczonymi od 1 stycznia są kilkudziesięcioprocentowe. Dzisiaj spokojnie można powiedzieć, że 15 października wielu Polaków zostało oszukanych. Sądziło, że będą realizowane konkrety, ale z pewnością nie sądziło, że będą realizowane podwyżki. Dzisiaj mamy ich ponad 15 podwyżek, więc w zasadzie można powiedzieć, że to jest koalicja 15 podwyżek, a nie 15 października. Ale dzisiaj jest szansa, żeby powiedzieć po pierwsze, sprawdzam i przy procedowaniu tego projektu apelujemy o to, żeby jeszcze na tym posiedzeniu zakończyć jego cały proces legislacyjny, żeby jak najszybciej wszedł w życie i żeby od 1 sierpnia mogły te zablokowanie czy zamrożenie tych cen obowiązywać. A po drugie zobaczymy, jak zachowa się tutaj rzeczywiście opozycja. Czy rzeczywiście ma na sercu dobro Polaków, standard życia, poziom życia, bo on ewidentnie poprzez te podwyżki się zmniejszył, czy też jednak chodzi o to, żeby utrzymać koalicję, jednak chodzi o to, żeby Polacy poczuli, że prąd musi kosztować, bo takie słowa słyszeliśmy z ust przedstawicieli dzisiejszej koalicji rządowej. Szanowni Państwo, to marszałek Szymon Hołownia, lider Polski 2050, razem z minister klimatu Pauliną Henik-Kloską są odpowiedzialni za to, że 1 lipca weszła gigantyczna 50-procentowa podwyżka cen energii w życie. Patrząc się na rachunek za energię elektryczną z czerwca 2024 roku i porównując rachunek za energię elektryczną ze stycznia 2025, mamy do czynienia z 51-procentową podwyżką cen energii. Gdyby projekt obywatelski był procedowany wcześniej, który to projekt podpisało 140 tysięcy obywateli, a którego twarzą jest pan minister Waldemar Buda, to tej podwyżki by nie było. A więc odpowiedzialność polityczna w rządzie Donalda Tuska i w całej koalicji 13 grudnia spada na marszałka Szymona Hołownię i Paulinę Henning-Kloskę. Ale szanowni państwo, presja ma sens. Już widzimy, że ta koalicja, która doprowadzi do biedy milionów polskich rodzin, które będą musiały szukać dodatkowych pieniędzy na zapłatę za rachunki za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło, zaczyna się powoli cofać, mówiąc o tym, że ta podwyżka powinna być zdecydowanie mniejsza, a na pewno nie objąć roku 2025. Ale rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy dziś przyjąć projekt obywatelski. Projekt obywatelski, który wprowadza proste rozwiązanie. Podwyżka dotyczy wszystkich Polaków, a nie tylko tych, którzy złożą stygmatyzujący i upokarzający wniosek o bon energetyczny liczący 11 stron. Tak upokarza koalicja 13 grudnia miliony Polaków. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, przyjęciem ustawy Waldemara Budy i projektu obywatelskiego doprowadzi do tego, że nie będzie gigantycznych podwyżek za cen energię elektryczną w 2025 roku. Nie dla 50-procentowej podwyżki koalicji 13 grudnia za energię elektryczną. Przyjmijmy dziś projekt obywatelski Stop podwyżką. Szanowni Państwo, drożyzna Tuska zaczęła się 1 kwietnia, wtedy kiedy wprowadzono 5-procentową stawkę na żywność. Teraz tym procesem uwolnienia cen na energię elektryczną, gaz i ciepło systemowe, ten proces został tylko wzmocniony. Tak jak mówiliśmy tutaj wielokrotnie, w tym półroczu w związku z tymi podwyżkami z kieszeni obywateli zostanie pobrane przynajmniej 15 miliardów złotych i to pokazuje skalę tych podwyżek. Co więcej, tak jak mówił tutaj poseł Kowalski, one będą kontynuowane od 1 stycznia przyszłego roku, kiedy całkowicie mają
być uwolnione ceny nośników energetycznych. Szanowni Państwo, Narodowy Bank Polski już policzył, jakie to będzie miało skutki dla inflacji. W tej wersji podstawowej inflacja sięgnie 6%, a jeżeli sprawy pójdą w Polsce źle, jeżeli zostanie rozkręcona spirala inflacyjna, to inflacja może sięgnąć w pierwszym kwartale przyszłego roku nawet 10%. To pokazuje, w jakie warunki wpycha nas koalicja 13 grudnia. Udało się inflację sprowadzić do celu inflacyjnego. Teraz wracamy znowu do wzrostu inflacji i niestety, proszę Państwa, inflacji bardzo wysokiej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. 15:30, pierwsze czytanie projektu. Dziękuję.